Witam Państwa bardzo serdecznie. Bardzo krótko się postaram, bo wiele jest osób, które zabiorą głos. To jest raport o zagrożeniach wolności słowa w Polsce, przygotowany na zlecenie Stowarzyszenia Polska jest najważniejsza. Nie mylić z partią polityczną, nie mylić z partią polityczną pionków, które wyszły z PiSu. Stowarzyszenie Polska jest najważniejsza, prezes Jan Żaryn. To jest raport opracowany 3 lata temu, w 2011 roku, 85 stron drobnym maczkiem, w miarę wyczerpująco pokazywał stan wolności słowa w Polsce w tamtym momencie. Niewiele się zmieniło, chociaż się zmieniło trochę, bo powstało sporo ruchu mediów niezależnych, powstał Kongres Mediów Niezależnych, powstała Obywatelska Komisja Etyki Mediów. Ja mam tutaj wypisane i chętnie Państwu przeczytam, co jeszcze powstało. Natomiast na początek chciałabym przeczytać tekst satyryczny. Tekst satyryczny, żeby wszystkim poprawić humor i żebyśmy się mogli na początku od razu trochę odprężyć. To się nazywa Misja Telewizji Polskiej S.A. jako nadawcy publicznego i zostało uchwalone przez zarząd telewizji w 1994 roku. Telewizja publiczna jest instytucją społeczną i narodową, niezbędnym elementem ładu informacyjnego w Polsce. W każdym ze swoich programów przeznacza mniej więcej 50% czasu na misję publiczną, co najmniej. Oddziały terenowe telewizji odzwierciedlają w swych programach życie, kulturę i tradycje regionów. Telewizja Polska S.A. dba o wysoką warsztatową jakość i profesjonalizm pracy programowej. Telewizja służy społeczeństwu i przede wszystkim przed nim ponosi odpowiedzialność za swoją działalność. Kieruje się szacunkiem do widza i odpowiedzialnością za program. Jej programy harmonijnie łączą misję z zaspokajaniem zróżnicowanych potrzeb. Mają wszystkie społeczności i mniejszości w Polsce prawo odnaleźć w programie telewizyjnym odzwierciedlenie swego życia, przekonań i dążeń. Telewizja Polska S.A. respektuje pluralizm światopoglądowy obywateli, szanuje uczucia religijne odbiorców i tworzy możliwość wyrażania treści religijnych. Nie jest jej głównym celem maksymalizowanie widowni. Jest wrażliwa na krytykę na temat swojej działalności. Zadaniem telewizji jest dostarczać informacji i dokonywać bezstronnej analizy wydarzeń i procesów zachodzących w kraju. Umożliwia wyrażanie zróżnicowanych interesów i poglądów różnych sił społecznych. Służy pluralistycznej komunikacji, sprzyja swobodnemu kształtowaniu się poglądów, rzetelnie przedstawia, poddaje analizie i dyskusji działalność partii politycznych i stwarza organizacjom ogólnokrajowym, na przykład związkom zawodowym, też możliwość przedstawiania stanowisk węzłowych w sprawach publicznych. Dąży do zachowania zasady równowagi w prezentowaniu zróżnicowanych stanowisk i poglądów. Nie faworyzuje ani nie promuje w tym zakresie żadnej orientacji, ale stwarza możliwość wyrażania wszystkich poglądów. Stosuje zasady i normy programowe gwarantujące rzetelność, profesjonalizm, bezstronność, niezależność dziennikarską, uwzględnianie potrzeb i oczekiwań widzów. Dba o wzmocnienie poczucia tożsamości i wspólnoty narodowej, o ochronę języka polskiego, polską tradycję i dziedzictwo kulturowe. Odzwierciedla szeroki wachlarz znaczących orientacji postaw światopoglądowych i konwencji obyczajowych. Pozwala młodzieży i dzieciom przygotować się do życia w zmieniających się warunkach społecznych i kulturowych. Jeszcze jeden kawałeczek tu jest. Zatrudnieni w telewizji dziennikarze i pracownicy programowi nie mogą uprawiać agitacji czy propagandy politycznej. I z monitoringu, który Stowarzyszenie Dziennikarzy w ostatnich tygodniach, taki punktowy monitoring telewizji polskiej, wszystkich trzech programów, zrobiło właśnie, szczególnie utrwaliła mi się ta misja publiczna w pytaniu na śniadanie w programie drugim, w której wziął udział taki facet z brodą ubrany jak ta
Conchita Wurst. Tak. W związku z czym wszystkie opcje światopoglądowe i obyczajowe zostały uwzględnione. To tyle, jeżeli chodzi o tekst satyryczny i myślę, że tutaj też dobrze jest przedstawiony program, jaki przed sobą moglibyśmy postawić. Tak, tak byłoby dobrze, żeby było w telewizji, prawda? Natomiast jeżeli chodzi o inne sprawy, to mamy duży rozwój mediów niezależnych. Telewizja, multiplex dla telewizji Trwam, telewizja, Gazety Polskiej i jeszcze kilku innych takie. Telewizja Republika, oczywiście najnowsze wielkie przedsięwzięcie. I pan Bernard, który w Blokpresie umieszcza wszystkie właściwie prawicowe, może wstanie i nam się przedstawi, filmuje i zawsze można znaleźć... Tak jest. To też jest właśnie to, pan, państwo tutaj oboje, to czym my dysponujemy, prawda, jako niezależne media. Radio. Powstało Radio Wnet, skończyło 5 lat. Niepoprawne Radio.pl, marka Deptuły, które na żywo transmituje również, zdaje się, naszą konferencję. Polskie Radio Jutrzenka, które ciągle egzystuje dzięki niewyczerpanemu wysiłkowi Witka Kalinowskiego, którego tutaj też widziałam gdzieś. O, jest, proszę bardzo, tam, proszę bardzo. Tak jest. I Radio Warszawa, to w którym możemy słuchać w soboty rano w salonu na Floriańskiej, które współpracuje z bardzo licznymi radiofoniami lokalnymi. Pisma. Gazeta Polska Codziennie, nowa gazeta. Uważam, że które trwało krótko, ale potem rozpadło się na te dwa pisma, które... Prawda, ciągle kupujemy to jedno, to drugie, a czasem oba jak starcza kasy do rzeczy i w sieci ich dodatki historyczne. Może jeszcze coś, co przeoczyłam, ale... Tygodnik powszechny. Co takiego? Tygodnik powszechny. Ale on zawsze był, to nie powstało dopiero. W internecie mamy mnóstwo portali, mamy również zorganizowany trolling, który wchodzi już na naprawdę wysoki poziom i techniczny, i medialny, także mamy się na czym ćwiczyć. Teraz zagrożenia. Zagrożeniem są media mainstreamowe, które są, no właściwie można, nie chciałabym używać słowa w bezczelny sposób, ale trudno znaleźć inne. Kilka dni temu program z profesorem Glińskim w Polsacie, no duża telewizja. Profesor Gliński w bardzo wyważonych słowach opowiadał o sygnałach płynących z kraju, o błędach, niedociągnięciach i rozmaitych nawet podejrzeniach dotyczących ostatnich wyborów i pracy komisji wyborczej, a na pasku w Polsacie szło, że bezsporne dowody fałszowania wyborów, prawda, przez rząd. No jednak nic takiego profesor Gliński nie powiedział i ja myślę, że to jest jeden z tych procesów, które powinno się wytoczyć mediom. Teraz jeżeli chodzi o zagrożenia, to jeszcze, no oczywiście w ogóle wielkim zagrożeniem jest sądownictwo, ale sądzę, że tutaj pani Dobrowolska powiedziała sporo już o tych procesach, które się odbyły. Ja tylko chciałabym powiedzieć jeszcze o założeniach ustawy, o zmianie ustawy o Polskiej Agencji Prasowej. Ja nawet zasiadam w tak zwanej Radzie Programowej Polskiej Agencji Prasowej. To oznacza, że no jest takie ciało, któremu Polska Agencja Prasowa mówi, co ma zamiar zrobić. Nie słucha odpowiedzi wprawdzie, ale no przynajmniej można tego wysłuchać i miło porozmawiać. Otóż na temat tych założeń wypowiedział się jeden z byłych prezesów Polskiej Agencji Prasowej, Robert Bogdański, który napisał tak. Zmiany zakreślone w tych projektach mają na celu przygotowanie PAP do prywatyzacji i zachęcenie inwestora do przejęcia spółki przez utrzymanie ustalonej na stałym poziomie dotacji państwowej, także po sprywatyzowaniu spółki. Dotacje państwowe po prywatyzacji. Zmiany te, poza jedną, nie zabezpieczają niezależności PAP od czynników politycznych, a także od problemów decyzyjnych i personalnych.
Prywatyzacja PAP umożliwi inwestorowi zakupienie stosunkowo bezpiecznego, stale dotowanego przez państwo biznesu, którego bezkonfliktowe prowadzenie będzie zależało od płacenia politycznych serwitutów na rzecz dzierżącej pakiet 51% akcji władzy. Tak, myślę, że to chyba wystarczy. Jeżeli chodzi o sądownictwo, to od profesora Zybertowicza dowiedziałam się, że 2 procesy jego z Michnikiem leżą w Strasburgu. Przy czym w przypadku jednego z nich tam była jakaś taka opinia wydana przez jednego sędziego bez obecności nikogo, niezaskarżalna i tak dalej. W każdym razie sprawy są w toku. Za Donald Matole, jak wiemy, w 2012 roku grzywna była. Antykomor miał umorzone postępowanie za znieważenie prezydenta, natomiast rok ograniczenia wolności i 30 godzin pracy społecznej za jakieś fałszowanie dokumentów, o którym przedtem nie było mowy. Ja bym też chciała zaproponować, żeby wszyscy państwo, którzy się znają na sprawach państwowych, a zwłaszcza prawnych, zwrócili uwagę na pracę Rządowego Centrum Legislacyjnego, które ma po prostu jakieś nieprawdopodobne ilości projektów, nie tylko ustaw, ale również rozmaitych rozporządzeń i ukazów, których treści, no ja może nie umiem, no ale jeżeli ja nie umiem, to znaczy, że obywatel nie umie, prawda, znaleźć ich treści, tylko po prostu otwierają się jakieś fontanny projektów, zmian, opinii i tak dalej. Są wyliczone fakty wydania opinii, a nie żadne naprawdę opinie i ten. Także to jest coś, co wydaje mi się, że w najbliższej przyszłości warto by się temu przyjrzeć. No zagrożeniem dla wolności słowa są również permanentne nowelizacje prawa i nowość, o której się mało słyszy. Ostatnio właśnie to centrum, Ministerstwo Sprawiedliwości zamierza ograniczyć liczbę podmiotów, które mogą zaskarżyć niedozwolone klauzule w umowach. To na przykład na korzyść deweloperów, którzy mogą sobie, prawda, no będzie po prostu o wiele trudniej. Między innymi jedno z tych ograniczeń polega na tym, że komisje, że organizacje pozarządowe nie będą mogły już wnosić, zaskarżać tych klauzul niedozwolonych z umów, tylko takie, które liczą ponad 2000 członków i istnieją kilka lat. No więc po prostu jest to ograniczenie prawa do wolnego sądu, a wolny sąd, jak wiadomo, jest gwarancją istnienia wolności słowa. Dziękuję bardzo. To na tyle na razie. Thank you.